Książęce, bardzo doskonałe, ciemne. Piwo. Zaraz zorganizujemy taki klimat, ramię skupy to. Honorowy obywatel Węgier. Dwa bratanki, no. Juna paskiwano minden jo. Ja ci szedłem, będzie mano baranczo. Węgier, ale może po prostu mi też. A tu rzecz najważniejsza, która dzisiaj się wydarzyła, to jest właśnie pan Adam, który, chodź przystąpię, namówił mnie, kończył uniwersytet, jako dziecko chodził na moje koncerty, zazdrościł wszystkim biedak do końca, wielbicielek talentu i na stare lata ja napiszę o tobie książkę z zazdrości. To właśnie książka, to jest wynikiem tego, że każdy chce być powrót tam, gdzie było najpiękniej, najczulej i najlepiej. To właśnie ta książka powstała w ciągu 2,5 miesiąca. Tak szybko zebrał to wszystko po ludziach, po szpargałach, po gazetach i po pamiątkach po mnie. Ta książka może nie jest takim odbiciem tego wszystkiego, co my, święcicy, zrobiliście, ale chodzi o to, żeby... Jest to taka zaczepna historia, pierwszy taki zwiastun, że co dekadę, co 10 lat będzie wielki album, będzie scenariusze filmowe, będzie to wszystko o ludziach, o sztukach, o życiu, z kim się spotkałem przez tyle dni i nocy. Szczególnie tych pierwszych dni i nocy, bo nie było żadnych kawiar, nie było Zwróć Feniksa, to jest francuski. No to tam był zakodowany na Tyrankiewicz. Zawsze go jeszcze tam. Aha! Czy w Warszawie czasami też tacy są skromni? Pani skończyła w tej chwili wyższą szkołę muzyczną, konserwatorium i wokalistką. Jak byliśmy w Nitro w Warszawie, teraz chyba nie jadę, bo okazało się, że miałem dobre wyczucie. Zaprosiły mnie na mój pierwszy teatralny debiut. Będą mogli Państwo podziwiać, jeśli może w Waszej rzetelnej ocenie, może tutaj w Krakowie wypłynie. Tym pieśń Boromiczką wspaniałą, czy nie ma? Operatowa wspaniała. Bardzo dobrze dla Państwa. Może jeszcze Państwo wie, kto się nazywa? Magdalena. Krzysztof Polska Magdalena. To prezent od jej ojca. Tak, a to mój tam przyjechał. Tak, Lusiu, no wspaniała. Robiłem Wam zdjęcia ze Zbyszkiem Świechem 3 lata temu. To są zdjęcia przy Supienicy. Przygodnych wydarzeń. Pamiętają się od ponad 40 lat zawsze w świetle jubileuszu. Kandela kwiatu czy pięknych dam. Oczy ta poczuta. Przelatywałeś wszystko w romansie, ale są jeszcze nowe, nieodkryte, nieodgadnione. W tych oto piosenkach romantycznych, które śpiewała moja mama, moja babcia, przekazuje ci inspirację na następne pół wieku twojej twórczości artystycznej, abyś dalej szkolił młode pokolenia, ten później artystów. Przekazuje ci te piękne nutki. Wow. No duże brawa, bo ten kolega Broński wciąż uprawiał muzykę francuską. To wszystko po nie tak całkiem! Znowu pytam do głosu. W każdym razie może jedną piosenkę Martela, Tronitela, przyjaciele się na szklaneczkę muskatela, na kieliszek Beaujolais, kiedy korek w górę strzela,
Człowiek czuje się jak król. Tu mam zela, to mi zela. Słychać złoty wiek. Bul, bul, bul. A la lot, monsieur. A la lot, madame. Irim, pim, pim. Irim, pam, pam. A la lot, monsieur. A la lot, madame. Irim, pim, pim. Irim, pam, pam. Marcel butle puszcza w obieg. Szkła szlachetny dźwięczy dom. Za bufetem siedzi sobie martelowa la patron. Ma prześliczne rączki owie, delikatne niby plusz. Ile ciutko nimi skrobie, to i ile wypił już. E a lot, monsieur, a lot, monsieur. Przemysł i pakuje, my żeby zawołać. Pourquoi fille blonde, non il me fait noir. Czy można bym prosić o wyłączenie tego mikrofonu, czy tutaj muzyki? Wyłączcie muzykę! Bardzo bym prosiła. Cholera jasne, ktoś tam padł na ten pomysł. Utrzymaj. Tej muzyki. Nie, nie, mam jeszcze. No więc właśnie tam... Niech się ktoś powie, żeby wyłączyli muzykę. Aha, a może czego, może byśmy moją płytę puścili? Masz na płytę? Ale nie, żeby tam do balu daj, żeby poszła właśnie. Ale ja już nie mam, no to tam zaczęła rozpakować. Czy państwo pozwolą, że tę płytę, którą Juliuszową nagrał, premierą, a zresztą się puścimy, zanim pójdziemy później tam na żywo, będzie to na...